części Polacy, którzy przyjechali, nie znali angielskiego zupełnie. Zaczynali się uczyć. Słowo polskie było niezmiernie ważne. Także ruch literacki był raczej, powiedziałbym, wbrew nastrojom, dość ożywiony. To wszystko. Także polskie. Stanisław Baliński urodził się 2 sierpnia 1898 roku, więc rok wcześniej niż podaje to większość informacji, które ukazały się w czasie ostatnim w prasie literackiej. Twórczość Stanisława Balińskiego dzieli się na wyraźne trzy okresy. Okres pierwszy, lata przedwojenne. Od roku 1918 towarzysko związane było ze skamandrytami. Drukował pierw w dodatkach literacji skamandrytów, później w skamandrze samym i w wiadomościach literackich. Wtedy też przed wojną ukazały się dwie jego książki. Wybór nowel Miasto Księżyców i rzecz najważniejsza Wieczór na Wschodzie u Jakuba Mortkowicza w roku 1928. Tak. Oba te tomy stanowiły o takim bardzo wyraźnym zbliżeniu poezji Balińskiego do najpopularniejszej wówczas poezji w Polsce, poezji skamandrytów. Jeśli chodzi o Wieczór na Wschodzie, to tom ten realizował w praktyce jedno z największych marzeń skamandrytów, mianowicie stworzenie poezji o podróży. Ale to, co było u nich tą poezją podróży marzonej, w wypadku Balińskiego zrealizowało się i to w sposób o wiele silniejszy niż u innych podróżników skamandryckich, jak Iwaszkiewicz czy Słoniński, również w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Równocześnie była to poezja bardzo polska. Chciałby się powiedzieć, że Wieczór na Wschodzie realizuje takie dwie tendencje. Próbę wejścia skamandryty w atmosferę kultury orientalnej, kultury obcej, z równoczesnym jakby wyakcentowaniem poszukiwania śladów polskości, to są wiersze przede wszystkim o słowackim, oraz wyakcentowaniem jakby kontaktu reprezentanta kultury europejskiej z egzotyką, ale egzotyką rozumianą kultury wschodu. Nieco inną problematykę, również bardzo skamandrycką, reprezentuje tomik prozy Miasto Księżyców. Tutaj pisarz, który się zakotwiczył.